Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Venobon, wspomagającego krążenie żylne i włośniczkowe. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj temat troszkę smutny, dlatego że dotyczący pacjentów ciężko chorych, pacjentów, którzy mają odleżyny. One powstają najczęściej u osób, które właśnie długo leżą i w te miejsca, które mają zetknięcie z materacem, często okolica krzyżowa, czasami inne miejsca, tam powstają odleżyny, trudno gojące się rany. I tutaj czasami lekarze są bezradni, bo to dotyczy osób starszych, które z siły rzeczy po prostu mają złe ukrwienie, miażdżyce, zaburzenia towarzyszące typu cukrzyca i tak dalej. Co tutaj trzeba stosować z ziół, co można, jaki może być efekt terapeutyczny? Otóż zioła mogą pomóc, rzeczywiście mogą pomóc to leczenie zasadnicze, bo pamiętajcie Państwo, leczenie musi prowadzić lekarz, musi tam być, bo pacjent musi być pod opieką lekarza. Co można stosować? Te surowce zielarskie, które poprawiają ukrwienie, zwłaszcza mikrokrążenie krwi w drobnych naczyniach włosowatych. I tutaj świetnie się nadają surowce, które wchodzą ze sobą w interakcję. Kasztanowiec, nasienie kasztanowca, ekstrakt z tego nasienia oraz ekstrakt z liścia miłożębu. One ze sobą dobrze współdziałają, dobrze się kojarzą, poprawiają ukrwienie. Co jeszcze? Ekstrakt ze skórek ciemnych winogron, podawane podjęzykowo, czyli resweratrol w kroplach. To jest też taka substancja, która może bardzo poprawić ukrwienie. Poza poprawą ukrwienia musimy zadbać o odporność organizmu. Dlaczego? No, zawsze trzeba dbać o odporność, to się powiedział, ale tutaj szczególnie trzeba dbać o odporność, bo główną przyczyną tego, iż te rany nie chcą się goić, jest to, że one są zainfekowane. Zainfekowanie jest bardzo łatwe, przecież to nie da się utrzymać w czystości takich miejsc, które są blisko pościeli. I wtedy antybiotyki niestety nie sprawdzają się do końca, bo powodują, a bakterie się uodporniają na te antybiotyki. Stymulacja odporności to jest zawsze dobra metoda. Co my stosujemy? No, Państwo macie o tym już wiele razy wspominane w moich wystąpieniach, ale ja najczęściej zalecam preparaty, taki jeden, który ma w swoim składzie ekstrakt z propolisu, pyłek pszczeli oraz liofilizat soku aloesowego. To trzeba stosować około 2 tygodni, zrobić 3 tygodnie przerwy i znowu powtarzać. I tak cały czas, aż ta rana będzie się goić. Drugi preparat to preparat na bazie jeżówki purpurowej, który trzeba stosować 7 do 10 dni, robić przerwę i potem znowu go stosować. I tego typu działanie to jest drugi etap, czyli ukrwienie, poprawa odporności. No i jeszcze są sytuacje, jest kolejna sprawa, to jest sprawa działania miejscowego. Tutaj rzeczywiście produkty pszczele sprawdzają się, zwłaszcza jeden z nich, czyli propolis. Propolis świetnie się sprawdza w tego typu działaniach, więc maści propolisowe, czy też aerozole z propolisem, tutaj mogą być bardzo przydatne. Pamiętajcie Państwo, róbcie to wszystko pod kontrolą lekarza, żeby lekarz o wszystkim wiedział, co Państwo stosujecie u swojego bliskiego, który te odleżyny posiada. My zalecamy sugerujemy stosowanie takiego preparatu, który ma swój ekstrakt z propolisu, oczar wirginijski i olejki eteryczne. Takie połączenie znakomicie działa dezynfekcyjnie i bardzo trudno się bakteriom uodpornić na takie połączenie. To nie tylko chodzi o dezynfekcję, takie zestawienie, czyli propolis z oczarem wirginijskim, bardzo ułatwia gojenie. To są substancje ułatwiające gojenie, więc tego typu połączenie może być bardzo korzystnym działaniem. Więc zewnętrznie dezynfekcja, doustnie poprawa odporności i doustnie również poprawa ukrwienia. I naprawdę zdarzają się bardzo dobre efekty po takim połączeniu. Ale pamiętajcie, to jest poważna choroba, pacjent musi być pod opieką lekarza. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Venobon, wspomagającego krążenie żylne i włośniczkowe.